Świąteczny, długi weekend na początku września, Labor Day weekend, to od ponad 40 lat weekend, który kojarzy się przede wszystkim z Taste of Polonia, największym polskim festiwalem w Stanach Zjednoczonych, a dziś w Dzienniku Związkowym mamy przyjemność gościć Kamilę Sumelkę, dyrektor wykonawczą Copernicus Foundation i architekta od wielu, wielu lat Taste of Polonia. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. 42 festiwale to kolosalny dorobek. Tak. W tym roku kiedy dokładnie zaczynamy i jak długo potrwa festiwal? Festiwal tradycyjnie będzie trwał 4 dni. Zaczynamy 2 ostatnie dni sierpnia i pierwsze 2 dni września. Piątek, sobota, niedziela i I poniedziałek. poniedziałek, czyli już Labor Day. I zapraszamy do nas oczywiście do Copernicus Center. Tak jak mówiłeś, to już będzie 42 festiwal. Także przygotowaliśmy się do niego, mam nadzieję, już w całości, ale czas pokaże i Państwo sądzicie tak naprawdę. No, być może wy jeszcze macie dużo do zrobienia, ale festiwale są zawsze dopięte na ostatni guzik. To naprawdę największe i najlepsze polskie festiwale tutaj w całej Ameryce. A porozmawiajmy o tym, co przygotowaliście. I zacznijmy może chronologicznie, zacznijmy od piątku. Kogo będzie można zobaczyć na scenie w piątek? W piątek będą działały 3 sceny, czyli scena polska, gdzie zapraszamy na inwazję reggae, wystąpi Gutek z zespołem, Jamal z DJ-em Berką oraz Junior Stress. Na scenie amerykańskiej główną gwiazdą będzie Trybi Ryzorys. Jest to zespół, który jest uwielbiany i przez Polaków, myślę, i przez Amerykanów. W tym roku będą z repertuarem The Police. Super. Natomiast w teatrze będziemy mieć wieczór z TVP Polonia, gdzie będzie można zobaczyć całą masę naprawdę bardzo atrakcyjnych propozycji filmowych. Do filmów jeszcze wrócimy. Na razie skoncentrujemy się na scenach. Piątek mamy omówiony, co w sobotę? W sobotę, no, na naszej scenie polskiej zagrają elektryczne gitary i to będzie nasza główna gwiazda wieczoru. Natomiast zacznie już działać scena dziecięca, która również jest bardzo ważnym, myślę, punktem i bardzo ważną częścią dla nas i dla wszystkich, którzy przychodzą na festiwal. Nam bardzo zależy, żeby przychodziły całe rodziny, ponieważ jest to festiwal rodzinny, jest to festiwal, który jest skierowany właściwie dla każdej grupy wiekowej, dlatego zapraszamy artystów i z młodego pokolenia, i z pokolenia troszeczkę starszego, jak na przykład zespół Trubadurzy, którzy wystąpią u nas w teatrze dwukrotnie i w niedzielę, i w poniedziałek. No właśnie, w niedzielę oprócz Trubadurów zobaczymy jeszcze kogo. Myślę, że co warto powiedzieć, oprócz tego, że Trubadurzy wystąpią w niedzielę w teatrze, po koncercie zespołu Trubadurów będzie bardzo szczególny i taki specjalny pokaz filmowy. Wiem, że wrócimy do filmów, Tak. ale będzie to film o Annie German, a którego również częścią jest Marian Lichtman z zespołu Trubadurzy, więc będzie również spotkanie z panem Marianem i z reżyserką filmu. Wszystko jest tak bardzo ładnie i płynnie połączone. Natomiast na scenie polskiej wystąpi Krzysztof Cugowski, który w tym roku obchodzi 55 lat na scenie. Ciężko uwierzyć i oczywiście Niesamowite. ogromne gratulacje. To jest taki głos, jakiego nie ma, nie było i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Także myślę, że jest to bardzo, bardzo szczególny rok dla niego, jak również dla nas. Oczywiście będzie można usłyszeć wszystkie największe przeboje, z których znamy i kochamy Krzysztofa Cugowskiego. Także Został nam zapraszamy. jeszcze poniedziałek. A w poniedziałek będzie właściwie miks wszystkiego. Wystąpią elektryczne gitary, i Jamal, i DJ Berka, i Junior Stress, i ponownie Trubadurzy. Będzie bardzo obszerna oferta muzyczna. Natomiast na scenie amerykańskiej przyleci do nas z Los Angeles również szczególny, taki wyjątkowy zespół. Jest to zespół, który nazywa się Iron Maiden. Jest to żeńska wersja zespołu Iron Maiden. Wszystkich polecam i odsyłam na ich strony internetowe i Facebook. Jest to coś niesamowitego. Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałam. I to są właśnie kobiety zespołu Iron Maiden zamknął nasz festiwal. Ja tu znalazłem jeszcze zespół Al Dente. Tak, to jest niesamowita grupa młodych ludzi, którzy, a jak nazwa wskazuje, zespół składa się całkowicie z instrumentów Dętych. dętych. A również przyjeżdżają do nas z Polski i również wystąpią na festiwalu dwukrotnie. Ja naprawdę jestem zachwycona tym, co oni robią. Jest to bardzo fajna i troszeczkę taka niespotykana i bardzo taka świeża oferta muzyczna, którą mamy w tym roku. Wow. Także Ale to warto zobaczyć, zdecydowanie. pełne spektrum. Od reggae po Iron Maiden, gdzieś tam z Jest. instrumentami dętymi. Nikt nie może nam zarzucić, że nie mamy czegoś dla każdego, No tak właśnie, naprawdę. dokładnie tak jest. Macie coś, tak jak wspomniałaś, też dla najmłodszych, dla dzieciaków. Co na scenie dziecięcej? Na scenie dziecięcej w tym roku będzie rządzić Wisłoka, Pozdrawiamy więc gorąco biało-zielonych. oczywiście. Ja myślę, że będzie bardzo sportowo.
jak można się pewnie domyślić, ale również będzie nowy program, będzie lekcja pierwszej pomocy dla dzieci. Co mają zrobić w sytuacji, jeżeli są świadkiem, że coś się stanie z rodzicem i są to ważne rzeczy, których wiadomo, my nie myślimy na co dzień, ale fajnie, żeby poprzez zabawę nauczyć naszych najmłodszych, a co mogą zrobić, jak się zachować i żeby nie wpaść w panikę. A także będzie lekcja pierwszej pomocy. Będą oczywiście pokazy karate, które są z nami od wielu, wielu lat, a również oczywiście pokazy i treningi z wisłoką piłki nożnej. Będzie cała masa rzeczy sportowych. Będą i piłkarzyki, i ping-pong, a będą sekcje do robienia masek superbohaterów. Będzie bardzo, bardzo dużo się działo, będzie cała masa gier i bardzo dużo zabawy. Będzie bardzo dużo konkursów dla dzieci z ciekawymi nagrodami. Wspaniale. Przy okazji Taste of Polonia od jakiegoś czasu w zasadzie odbywa się w Copernicus Center taki festiwal filmowy. Nie da się tego inaczej nazwać. Nie da się. I to tak przypadkiem jakoś przez wiele, wiele lat zbieraliśmy filmy i ta oferta z roku na rok się powiększa. Mhm. W tym roku dzięki uprzejmości TVP Polonia tych filmów zobaczymy aż 9. Wow. I są to bardzo różne filmy, od filmów typowo rozrywkowych, poprzez filmy sportowe, poprzez filmy historyczne. Także jest bardzo duży wachlarz też tematyczny. Mamy również całą sekcję filmów poświęconą Chicago. I myślę, że to jest coś, co nas powinno zainteresować, ludzi, którzy tutaj mieszkają. Będzie film poświęcony wszystkim tajemnicom związanym z naszym miastem. Super. Będzie film poświęcony najpiękniejszym miejscom, które można zobaczyć w Chicago. Także myślę, że będą oferty i takie nasze lokalne, ale i też bliskie naszemu sercu z Polski. Można powiedzieć nawet parę słów o ofercie sportowej, bo myślę, że to zasługuje. No właśnie, bo wspomniałaś o filmie o Annie German, tak. Ale wyjątkowa będzie seria filmów o najlepszych polskich sportowcach. Tak, i to będzie seria, która nazywa się Polacy na medal. Mhm. Będą to krótkie reportaże, około 15 minut, a każdy będzie film poświęcony Hubertowi Hurkaczowi, a Anicie Włodarczyk, no i teraz również naszej złotej medalistce z Igrzysk Olimpijskich. Tak, zdecydowanie najmłodszej naszej tutaj zwyciężczyni Aleksandrze Mirosław. Także naprawdę będą ciekawe rzeczy się działy, ale również będzie spotkanie z twórcami niektórych z filmów, jak właśnie z reżyserką, z panią Jadwigą Nowakowską, reżyserką filmu Annie German, jak również dyrektorem TVP Polonia, który przyleci tutaj do Polski, żeby właśnie spotkać się ze wszystkimi, którzy będą mieli ochotę zapytać go o coś albo zobaczyć filmy, które telewizja prezentuje, to naprawdę myślę, że warto i będzie to naprawdę szalenie ciekawe spotkanie. Kolejna fajna rzecz to seria wystaw. Te wystawy będzie można oglądać w teatrze. W aneksie. W aneksie Copernicus Center. Czego będą tak. I wystawy też są bardzo różne, jak zresztą cała oferta festiwalowa. Będzie wystawa dziecięca, dzieciaczków ze studia Patrycji Stępnia, którą tutaj wszyscy myślę na Polonii tak. Bardzo dobrze znamy. A będzie również wystawa poświęcona okolicy Jefferson Park, czyli tam, gdzie jest zlokalizowany Copernicus Center. Wszystkie najpiękniejsze widoki i okolice właśnie Jefferson Park. Będzie wystawa mała poświęcona właśnie naszym okolicom, ale również będzie wystawa, którą pewnie wszyscy pamiętają, całkiem niedawno była wystawiana w Muzeum Historii, czyli Polish Chicago, Polskie Chicago i dostaniemy miniaturkę tej wystawy, będzie można ją zobaczyć również w Copernicus Center. Dodatkowo mamy dwie wystawy, które trafiły do nas dzięki uprzejmości naszego wspaniałego konsulatu, który wspiera i patronuje Taste of Polonia i będzie to wystawa poświęcona Solidarności, a druga wystawa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi i to jest wystawa, która wraca do nas po ubiegłym roku, ponieważ takiego zainteresowania wystawą nie mieliśmy jeszcze nigdy, a zgłaszała się do nas cała masa ludzi, która próbowała kupić poszczególne obrazy. Przyznam szczerze, my też próbowaliśmy kupić, ale się nie udało. Jest to coś niesamowitego. Ta wystawa została zorganizowana z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, którą obchodziliśmy, jak wiadomo, w ubiegłym roku. I są to prace o tym, jak młodzi ludzie widzą Mikołaja Kopernika, ale są to młodzi ludzie z całego świata. Jest jedna praca z Japonii, jedna praca z Austrii, jedna praca z Anglii. Jest to niesamowity zbiór bardzo różnych spojrzeń na Mikołaja Kopernika przez młodych ludzi. Także to jest wystawa, która myślę, jak dotąd przez te wszystkie lata Taste of Polonia cieszyła się największą popularnością. I te wystawy będą dostępne przez wszystkie 4 dni festiwalu? Oczywiście, będą przez wszystkie 4 dni festiwalu. W aneksie jest zorganizowana mała kafejka, gdzie można przyjść, usiąść, poczytać dziennik związkowy.
Tak. Oglądać wystawy. Jak najbardziej. I tam również będą zorganizowane interaktywne warsztaty dla dzieci, również w aneksie, które będzie prowadziła właśnie Patrycja. A także w aneksie w sobotę i w niedzielę będziemy zapraszać na degustację napojów wyskokowych. Także będzie można przyjść i spróbować wiśniówki, cytrynówki, malinówki, wszystko nieodpłatnie, wszystko dla Państwa. Także tylko nic, tylko przyjeżdżać do nas. Ekstra. No właśnie wspomniałeś o degustacjach. Taste of Polonia, jak sama nazwa wskazuje, powinno pokazać smak Polonii. Ile restauracji będzie obecnych na festiwalu? W tym roku mamy 11 restauracji i są to restauracje bardzo różne. Wiadomo, że będzie tradycyjne polskie jedzenie, bo bez tego nie byłoby festiwalu. Tak. Czyli i pierogi, i naleśniki smażone, i kiełbaska, ale również będą, ponieważ festiwal jest tak naprawdę festiwalem już teraz międzynarodowym i pojawiają się u nas ludzie z całego świata, również będą, a będzie można spróbować rzeczy i kuchni meksykańskiej, i kuchni amerykańskiej, także będzie bardzo zróżnicowana oferta, jeżeli chodzi o jedzenie. No i oczywiście picie. Oczywiście. Od polskiego, międzynarodowe piwo. Wszystko będzie. Drinki, pina colada. Jest... Nie, ale lemoniada. Lemoniada będzie w tym. Lemoniada będzie, także... No i zapraszamy, ja myślę, że z ważnej informacji jest ta, że niezależnie od tego, jaka będzie pogoda, festiwal się odbędzie. Także to jest, proszę o tym pamiętać, że nawet jeżeli... Odpukać. Oczywiście. Padałoby przez jeden dzień maksymalnie. Przez kilka dni maksymalnie. To zapraszamy do teatru. Te koncerty zostaną przesunięte do teatru. Festiwal odbędzie się niezależnie od pogody. Także jest to dużym plusem, że mamy taki budynek, jaki mamy i będziemy z niego korzystać, jeżeli zajdzie taka podżawa. Ale oczywiście nie zajdzie. Nie zajdzie. Bo będzie pięknie. Będzie wspaniale. Nigdzie nie wyjeżdżajcie w Labor Day. Festiwal Taste of Polonia zaczyna się 30 sierpnia w piątek i potrwa do poniedziałku 2 września. Najlepsze koncerty, najlepsza impreza, najlepsze jedzenie, festiwal filmowy, zabawa dla całej rodziny. Zapomnieliśmy o czymś? Zapomnieliśmy powiedzieć o biletach. Właśnie. Gdzie, kiedy, za ile? Zapraszamy na naszą stronę internetową. Tak jest najłatwiej. topchicago.org. Proszę kupić bilety, żeby nie stać w kolejkach. Te kolejki niestety czasami są dosyć spore. Zależy nam, żeby było przede wszystkim na festiwalu bezpiecznie. Więc niestety kolejka, żeby przejść przez bramki, czasami jest długa. Jeżeli mamy ten bilet, ta kolejka skraca się naprawdę wielokrotnie. Także zapraszamy na stronę internetową. Bilety na festiwal są w cenie $10 w piątek, w pozostałe dni $15. Dzieciaczki do 12 roku życia wchodzą za darmo. Także jest to festiwal, na który zależy nam, żeby przychodzić całymi rodzinami, żeby było wszystkich stać, żeby przyjść i się świetnie bawić z nami przez cały długi weekend. Zapomnieliśmy jeszcze o jednym, o miasteczku sponsorów. To też jest bardzo fajny pasaż. Można przejść, zapoznać się z ofertą polonijnych firm, kupić fajne polskie rzeczy. Nie tylko polskie, ale tak, nasz w tym roku jest bardzo duże zainteresowanie festiwalem. Mamy bardzo dużo wystawców, którzy są spoza Illinois tak naprawdę. Więc zapraszamy, będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa oferta. Będą i butiki, i będą nawet ornamenty z pierogami do kupienia. Wow. A będzie cała masa bardzo różnych, oczywiście biżuterię, także dla wszystkich pań. Tak, i panów, bo to bardzo dobry prezent. Tak jest. A będzie cała masa biżuterii, i bursztyn, i srebro. Naprawdę zapraszamy i prosimy odwiedzać te stoiska. To są naprawdę bardzo często wyroby ręczne, takie, których nie można kupić w sklepie, których jest tylko jedna, jedyna sztuka. Wszystko jest oryginalne i naprawdę warto zobaczyć tak naprawdę nasze rękodzieło polskie. Zapraszamy bardzo serdecznie jeszcze raz. Od 30 do 2 września zostańcie w Chicago na Labor Day Weekend i koniecznie odwiedźcie 42. festiwal Taste of Polonia. 42. Zapraszała Kamila Sumelka, tak jak powiedziałem, architekt tegorocznego Taste of Polonia oraz dyrektor wykonawcza Fundacji Kopernikowskiej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.